No, że... Państwa, Ministerstwa Sprawiedliwości strona, są cztery orzeczenia, z czego żadna nie dotyczy spraw warszawskich. Proszę Państwa, to jest niestety na poziomie teorii, że z dekretu kodeksu Napoleona da się wyciągnąć domniemanie, że wszędzie w Warszawie dziedziczy Skarb Państwa. Nie da się tego moim zdaniem zrobić, aczkolwiek, tu powiem szczerze, BGN bardzo często próbował takiego domniemania doprowadzić. W szczególności poza dekretem bardzo wiele gruntów zostało uregulowanych na kodeks Napoleona. Właśnie dlatego, że tam domniemanie służyło, ale kiedy ono służyło? Wtedy, jeżeli nigdy nie, wcześniej nie był ustalony właściciel. Czyli wszystkie grunty, które były takie łąkami gdzieś tam na polach i tak dalej, to myśmy zakładali na to księgi wieczystej, Skarb Państwa się wpisywał. Przy właścicielach dekret już tak łatwo, kodeks tak łatwo nie działa. Przepraszam, rozwinę jeszcze myśl. Dosłownie o jedno zdanie, bo ona jest dyskusyjna i ja sobie zdaję sprawę, że można się z nią nie zgadzać. Ale przy spadkach ewakuujących jest bardzo istotna jedna rzecz. Tam, żeby ten Skarb Państwa mógł wejść jako spadkobierca, to musi minąć bez żadnej czynności w zakresie tych spadkobierców, musi minąć 30 lat. Tak jest napisane wprost z przepisów wprowadzających. Jeśli przez te 30 lat żaden ze spadkobierców nic nie zrobił, nawet nie napisał pisma, no to można domniemywać, że gdzieś tam przechodzi to na Skarb Państwa. Tylko, że to my mamy udowodnić. A proszę, ostatnie zdanie. A w sytuacji, kiedy był złożony w jego imieniu wniosek dekretowy, no bo był złożony przez kogoś, ja nie znając szczegółów, jakby to miało je, no bo dlatego rozpatrywaliśmy, no to jakaś czynność w imieniu spadkodawcy była wykonana. To są domniemania. Ja nie znam szczegółowo tej sprawy. Jako prawnik mam wątpliwości. Uważam, że powinno być to rozstrzygnięte, ale nie jestem pewien, czy było domniemanie. No proszę świadka, dokładnie było tak w tej sprawie, to znaczy dokładnie upłynęło 30 lat i wystarczyło, że Urząd Miasta potem po dwóch aferach złożył taki wniosek i on dokładnie sąd postanowieniem stwierdził, że ten spadek przechodzi na Skarb Państwa. Co oznacza, że można było zrobić to wcześniej. Zgadza się świadek ze mną, mieliście te dokumenty w aktach. Tak wynika z akt. Panie Przewodniczący, to nie jest prosta konstrukcja prawna, żeby każdy urzędnik wpadł na ten pomysł. Z tym do nas przyszedł prawnik, który tak naprawdę w roku 2015 doszedł do takich wniosków, że powinno się stosować przepisy o spadkach ewakuujących i nieobjętych i po dyskusji została przyjęta ta zasada później. No niestety nie jesteśmy aż tak lodni, ja w szczególności bardzo żałuję, że ja na to nie wpadłem wcześniej, żeby to stosować, ale powiem szczerze, przez 20 lat no bo wydawane decyzje były od 92 roku, czy 20 parę lat, też nikt na to nie wpadł. Dobrze, dziękuję. Proszę świadka, czy świadek spotykał się z panem Marcinkowskim, żeby negocjować przeniesienie szkoły? Tak, takich spotkań było kilka przynajmniej. Takich spotkań było kilka. I kto był tą stroną podczas tych spotkań inicjującą przeniesienie szkoły? Znaczy, przepraszam, żebyście się dobrze zrozumieli, ja nie rozmawiałem na temat przeniesienia szkoły. Przeniesienie szkoły zapadło decyzją Rady Miasta i tym się zajmowali burmistrzowie, tak? Jeden robił remont, drugi, no coś tam ze sobą uzgadniali. Przeniesienie szkoły nie było kwestią... Ja rozumiem, że spotkanie dotyczyło uregulowania kwestii roszczeń. Natomiast, jak rozumiem, podczas tego spotkania rozmawialiście również o przeniesieniu szkoły, tak? Na początku jedno ze spotkań było poświęcone właśnie koncepcji nie tyle przenoszenia, co wybudowania nowego budynku. Tylko ten pomysł upadł z racji tego, że Rada podjęła uchwałę o jej przeniesieniu właśnie. A kto wyszedł z taką inicjatywą? Czy świadek może pamięta? Wydaje mi się, że pan Marcinkowski, ale było to równolegle z pismem właśnie od Rady Rodziców. Ja nie pamiętam, jak to było gremium w szkole, tak? To oni zaproponowali takie rozwiązanie. Czyli w sumie poświęciliście, można powiedzieć, to było wiele spotkań, tak? Czyli poświęciliście Państwo bardzo dużo czasu na to, żeby znaleźć rozwiązanie, które doprowadziło do przeniesienia szkoły. Znaczy inaczej, jaka to była ilość czasu? Ile to było mniej więcej spotkań, ile to było mniej więcej czasu w sumie, które poświęciliście Państwo na rozmowę na ten temat w przeciągu tych kilku lat? Znaczy to około pół roku tych spotkań się odbywało. Ja nie wiem, ile było, nie pamiętam. Proszę świadka, to proszę mi powiedzieć, to jak to jest, że pół roku Państwo poświęcacie na dyskusję, rozumiem, między innymi o przeniesieniu szkoły,
a nikt z BGN-u nie poświęcił minuty na to, żeby sprawdzić, czy jest akt zgonu właściciela Mirkusa Friedmana, który był właścicielem połowy nieruchomości. Gdyby poświęcił choć minutę z tego pół roku poszukiwania szkoły, to państwo, to 50% własności tej nieruchomości przeszłoby na skarb państwa, za który państwo byliście odpowiedzialni. Panie przewodniczący, każdy odpowiada za to, co ma w swojej kompetencji. Ja prowadziłem spotkania, uzyskiwałem informację, że lada moment, czy już ta decyzja jest do wydania. I jakby ja nie jestem w stanie badać, jakie dokumenty są w środku, aczkolwiek uważam, że prawdopodobnie żadnego problemu, żadnego błędu tam nie było. Proszę świadka, czy kiedykolwiek rozważaliście podczas tych negocjacji z panem Marcinkowskim kwestię tak zwanego interesu społecznego, czy tego, co stanie się z dziećmi, co stanie się z rodzicami, czy że protestują, czy rozważaliście kiedykolwiek, jakie były państwa, czy rozmawialiście państwo na ten temat? Panie przewodniczący, ale proszę mnie nie przeceniać, ja byłem osobą, która odpowiada za gospodarkę nieruchomościami. Oczywiście był poruszony raz czy dwa razy temat związany ze szkołą i jej dalszym istnieniem. To znaczy, czy można to przenieść do jakby innego budynku na tej samej nieruchomości, to był pewien temat. I drugi, jakie są terminy ewentualnie. Z tym, że wszystkie już te jakby terminy przeniesienia szkoły i tak dalej, to już pan Marcinkowski ustalał z burmistrzem. Ja rozmawiałem na tematy nieruchomościowe. Ja nie mogę wychodzić poza ten zakres, jakim działałem. Tym bardziej, że Rada podjęła już w lutym, z tego co pamiętam, uchwałę o tym przeniesieniu. I jakby wtedy odpadł sens takiej rozmowy. Rozumiem. Ale czyli jeżeli strona starająca się o przeniesienie szkoły, bo rozumiem, że pan Marcinkowski, jak wychodzi z rozmowy, podjął inicjatywę, starał się o przeniesienie szkoły, bo chciał zrealizować swoje prawa i roszczenia. To jeżeli podjęto tą decyzję o przeniesieniu szkoły, w gruncie rzeczy w 2013 roku, to czy można było powiedzieć, że wtedy prawdopodobieństwo uzyskania decyzji pozytywnej, reprywatyzacyjnej przez pana Marcinkowskiego było duże? Myśmy to określali jako fakt, że są roszczenia i są roszczenia zasadne. Jeszcze chyba na tym etapie, czyli w 2013, nie było to skonkretyzowane, że pan Marcinkowski, czy nie pan Marcinkowski, czy tak bardzo szczegółowo, tylko po prostu roszczenia. O taką informację byliśmy proszeni. Taka informacja znajduje się, jest na to dowód w uchwale Rady. Tak? Tam jest zacytowane, że do hipu takiego prowadzi się postępowanie takie i takie, więc to jest na pewnym poziomie jeszcze ogólności. W związku z tym ja uważam, ja to na początku powiedziałem, podtrzymuję, że był jeszcze moment, kiedy można było przeprowadzić skuteczne rozmowy, na przykład z panem Marcinkowskim, który no, był na drodze do posiadania wszystkich udziałów, w celu no, uratowania tej szkoły w tym samym miejscu nawet. I tak, proszę świadka, czyli w 2013 roku świadek powiedział, że no, roszczenia uznawaliście za prawidłowe, czyli było duże prawdopodobieństwo, że zostanie uzyskana decyzja reprywatyzacyjna. To proszę nam wyjaśnić, dlaczego w takim razie, rok później, wydając decyzję reprywatyzacyjną, wtedy, kiedy i państwo, i strona miała bardzo duże prawdopodobieństwo uzyskania tej decyzji, można powiedzieć, że blisko 100%, bo szkoła już została przeniesiona. Dlaczego prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej decyzji, czyli prawa i roszczenia do tej nieruchomości zostały wycenione nie na 100%, tylko na 2%. Skoro byliście państwo pewni, strona była prawie pewna, że uzyska tego typu, że uzyska pozytywną decyzję reprywatyzacyjną. Dlaczego wzięliście to 2% wyceny nieruchomości, skoro byliście pewni, że ta reprywatyzacja musi nastąpić? Znaczy... Ale ja przepraszam, nie wiem, o jakie 2% chodzi zupełnie. 2% to jest wartość praw i roszczeń, 2% wartości nieruchomości przy twardej 8. To jest kontrast operatu szacunkowego, który przedstawił pan rzeczoznawca pana Marcinkowskiego, do operatu, który przedstawiło miasto. To jest 2%. Państwo przyjęliście, wydając decyzję reprywatyzacyjną, nie, nie. 2%. Nie. Myśmy przyjęli w drodze do decyzji administracyjnej, że przejęcie praw i roszczeń przez nabywcę od osoby, która reprezentowała spadkobierców, że ono jest skuteczne. Nic więcej. Tam nikt nie dyskutował na temat
tamtej ceny. Ja o tym już Państwu wspomniałem. Zakres cen, za jaki są przenoszone roszczenia, nie podlega temu, co organ może oceniać. To podlega ocenie sądu. Inaczej byśmy wyszli poza nasze kompetencje. Tego nie możemy robić. A to inaczej zadam pytanie. To w takim razie, jakie decyzje w sprawach, w tych sprawach podejmował sąd? Czy, panie przewodniczący, ja jeszcze raz powiem, ja naprawdę nie pamiętam tej sprawy, nigdy nie czytałem jej akt. Ja się bardziej opieram na pewnych domniemaniach prasowych, a nie chciałbym komentować tego, co pisze prasa, bo to jest różnie z tym. Sąd na pewno zatwierdzał różnego typu czynności związane z działaniem kuratorów. Bo tak zawsze robi. Proszę świadka, kto ustala inaczej, kto ustala, kto jest stroną postępowania w postępowaniu dekretowym? Czyli to jest obowiązek? To jest obowiązek organu. Czyli państwa. Rozumiem. Czyli, proszę świadka, czy to nie jest przypadkiem tak, jak mówią, jak mówi wiele osób, że sąd ustalał tylko kuratora i postanowieniem znosił wspólność praw i roszczeń. Natomiast to są decyzje sądu. Natomiast resztę, decyzję reprywatyzacyjną podejmowaliście państwo i państwo mieliście obowiązek jako Biuro Gospodarki Nieruchomościami sprawdzić wszelkie okoliczności tej sprawy. Czy to jest prawda, czy nie? Panie przewodniczący, jeszcze raz odpowiem w ten sposób. Kwestia ceny, bo pan do tego zmierza, że to była bardzo niska cena, za którą zostało przejęte. Kwestia ceny nie jest przedmiotem kompetencji organu administracji. Wszystkie sprawy związane z cenami, wartością, to są sprawy cywilnoprawne w kognicji sądów powszechnych. Jeszcze uproszczę. Może ktoś za 2% to przejął i byśmy nawet zwrócili uwagę, że jest za mało. Mówię, że nie powinniśmy tego robić, bo nie mamy kompetencji. Ale gdyby przejął za 11%, to już byłoby dobrze, a za 90%. Właśnie dlatego o tym decyduje sąd, a nie organ, że my nigdy nie wiemy, czy to będzie już dobrze, czy jeszcze ciągle jest niedobrze. O tym decydował sąd, bo to jest poza zakresem działania organu. Organ nie ma żadnych kompetencji w prawie cywilnym. Ale państwo macie dokładnie takie same prawa w tym zakresie przed sądem, jak miała strona. Czy to prawda, czy nie? Jeżeli byśmy byli wezwani przez sąd, na czym ubolewam, a nie byliśmy, to tak. Ale to moglibyśmy podnosić. Ale proszę świadka, na przykład w sprawie królewskiej byliście wezwani i nie wzięliście udziału w postępowaniu. To co to jest za powód? Znaczy, pan przewodniczący pyta mnie o jakieś konkretne sprawy. Ja wiem, że byliśmy podobno, bo wiem to z pisma pani prezydent tylko, bo jestem ponad rok, czy około roku poza urzędem. Wiem, że w całym okresie, kiedy te sprawy są jakby ważne i ci kuratorzy byli powoływani, tylko takie pisma przyszły dwa razy do urzędu. Raz na pewno wzięliśmy udział, wiemy, bo to było zresztą wymieniane nazwisko pani mecenas Morzyk. Drugi raz dlaczego i czy na pewno to przyszło, ja tego nie wiem. To inaczej zadam pytanie. To kto miał obowiązek zebrać wszystkie akta dotyczące postępowania dekretowego i zbadać te wszystkie akta i wydać decyzję? Czyli to był obowiązek? Jeszcze raz odpowiadam. Wszystkie akta związane z postępowaniem dekretowym, czyli na podstawie ustawy o własności gruntów na terenie miasta stołecznego Warszawy, organ administracji. I te akta zebrał. Z nich wynikało, że ktoś jest teraz właścicielem jakichś tam udziałów po kimś. Natomiast do tej kognicji nie należy ustalanie, za ile to kupił. Dobrze, to proszę świadka, świadek może pamięta, dlaczego w takim razie w tej decyzji reprywatyzacyjnej nie ma żadnej informacji, żebyście państwo badali te wszystkie akta, o których mówimy, tylko z decyzji, z uzasadnienia do decyzji wynika, że przyjęliście państwo akt notarialny pana Marcinkowskiego, no, który jest pochodną właśnie niektórych decyzji sądu. Dlaczego tego nie ma w decyzji? Czy świadek może wie? No, czy pan pyta o jakąś konkretną treść, o jakiś brak? Ja nawet przyznam się, że nawet tej decyzji nie czytałem. Nie wiem, czego jest tam brak, ale jeszcze raz podkreślam, że jeżeli został zebrany całościowy materiał, to zgodnie z KPA z artykułem 10, bo to jest ten moment, wysyła się pismo, czy informuje się stronę o tym, że został cały materiał zebrany. I to jest jakby w ten moment, kiedy organ jest przekonany subiektywnie, że już zebrał wszystko. I chyba to nastąpiło. Właśnie problem polega na tym, że w treści postanowienia, czyli znaczy w treści tej decyzji
prywatyzacyjnej. Wymieniacie Państwo tylko akty notarialne i postanowienia sądów, a nie wszystkie inne okoliczności, które powinny być składane w trybie artykułu 77 KPA. Ale dobrze, a czy inaczej, czy świadek może odpowiedzieć, dlaczego to było tak, że w niektórych sprawach reprywatyzacyjnych szukano spadkobierców, a w niektórych nie, tak jak w przypadku twardych? Bo nie ma żadnego śladu w aktach, żebyście Państwo szukali, żeby PGN szukał spadkobierców. Nie ma żadnego śladu w aktach. Był pan to pan Marcinkowski, to prawda. Zasadą jest w postępowaniu administracyjnym, w szczególności takim, który kończy się wydaniem decyzji o charakterze własnościowym, powiedzmy sobie szczerze, jest to, że to strona ubiega się o ustalenie, bo ona będzie miała uprawnienia i jest to kosztowne poszukiwanie, ubiega się o to, żeby wszystkich ustalić. Mamy obowiązek, żeby stwierdzić, że wszyscy są ustaleni. Ja nie umiem odpowiedzieć bardzo szczegółowo, w których sytuacjach szukaliśmy, w których nie. Na pewno szukaliśmy w takiej sprawie, gdzie miastu zależało na wygaszeniu roszczeń, ponieważ na przykład chciało zainwestować w jakąś szkołę. I to było zupełnie zrozumiałe, że wtedy, ponieważ musieliśmy mieć 100% właścicieli ustalonych, żeby skutecznie taką odmowę dać, to trzeba było ich szukać. Ta ustawa, która weszła w życie w zeszłym roku, jakby to wszystko eliminuje, bo tam zostało jasno wpisane, że tak zwane śpiochy, to można już bez tego poszukiwania wziąć i umorzyć. Czyli rozumiem, że jak przyszedł wniosek do Państwa o wydanie decyzji dekretowej, gdzie z tego wniosku można wyczytać, że to jest prawa i roszczenia do tej nieruchomości to są 2%, mimo jak wcześniej ustaliliśmy, wszyscy byli pewni, że to będzie 100%, bo reprywatyzacja w tej sprawie, uznaliście Państwo, że prawa były słuszne. Jak zobaczyliście Państwo to 2% nieruchomości, to czy może Pan Dyrektor albo któryś z pracowników słyszał, czy to nie budziło żadnych wątpliwości? Ale Pan Przewodniczący teraz mówi o 2% wartości, czy 2%? Ale to ja już odpowiadałem na ten temat. Jeśli chodzi o wartość, nie jesteśmy uprawnieni do jej ustalania. My mamy ustalić, że w rezultacie na podstawie dokumentów mamy 100% ustalonych spadkobierców. Świadka, ale w tej sprawie to ustaliliście, bo zleciliście władzy operat szacunkowy, z którego wynikało, że nieruchomość jest warta około 22 milionów złotych. A strona przedstawiła swój operat szacunkowy, gdzie twierdzi, że wartość praw i roszczeń wynosi około 400 tysięcy złotych. No w związku z powyższym ja pytam, czy to nie budziło czyjeś wątpliwości? Z jednej strony 2 miliony, a z drugiej strony 400 tysięcy. Albo inaczej zadam pytanie. Proszę świadka, czy można powiedzieć, że wartość praw i roszczeń to jest, tak jak mówią niektórzy rzeczoznawcy, prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej decyzji. Można by było tak powiedzieć? Proszę Państwa, wszystko ma... Każda kwota finansowa, inaczej, każda wartość majątkowa jest jakoś do ustalenia. Tak? Ja wspominałem tutaj chyba w swojej części wypowiedzi tej takiej ogólnej, tak? Że jeśli chodzi o roszczenia, to jest bardzo trudne do ustalenia z prostej przyczyny, po prostu tam nie ma rynku roszczeń w postaci na przykład giełdy, która obowiązkowo trzeba coś robić, tylko po prostu strony na ileś się tam umawiają. W związku z tym dla stron w ich przekonaniu te roszczenia ważą tyle i tyle. Można spojrzeć na problem roszczeń od drugiej strony. Na przykład gdy bank ma sfinansować inwestycje dla kogoś, to dowiedział się, że na jego gruncie są potencjalne roszczenia, to bank wtedy też przyjmuje jakąś dodatkową kwotę, która jest tym ryzykiem finansowym. To w zależności jak to patrzy, tak te roszczenia będą wyceniane. Dopóki się ich nie skonkretyzuje i nie staną się użytkowaniem wieczystym, to one ciągle będą jakoś w zawieszeniu. Myśmy starali się je skonkretyzować, tak jak powiedziałem, w projekcie ustawy jest pisane prawo pierwokupu. I to jest bardzo skuteczne, bo teraz spodziewamy się, ja nie wiem jak to jest w praktyce, ale pewnie jeżeli ktoś sprzedaje roszczenia i sprzeda to za małą kwotę, tak jak pan Marcinkowski za 700 tysięcy, to miasto mu to po prostu kupi. Cieszę się, że tak będzie w przyszłości, natomiast my teraz mamy za zadanie wydać decyzję. Apelowałem o zmianę prawa, panie przewodniczący. Rozumiem, oczywiście. I problem polega na tym, że Państwo dostaliście wniosek o
gdzie wartość tej nieruchomości była na 2% państwa pracy operatu szacunkowego, kiedy prawa i roszczenia, no państwo sami toczyliście na ten temat dyskusję i ja znalazłem twierdzenia, gdzie interpretuje się, że prawa i roszczenia to jest prawdopodobieństwo uzyskania decyzji. Problem polega na tym, że w tej sprawie prawdopodobieństwo uzyskania decyzji, jak wiele to wskazuje, było 100%, a państwo przyjęliście te 2%, ale mogę inaczej. Pan mówi, świadek mówi, że no były akty notarialne, były decyzje sądów, nie mogliśmy tutaj nic zrobić. A czy przy postępowaniu administracyjnym można przeprowadzić dowód przeciwko treści aktu notarialnego? Dowód. Znaczy, jeśli pan mnie pyta jako świadka, to ja chyba nie umiem odpowiedzieć na takie pytanie. To jest pytanie, moim zdaniem, w zakresie profesjonalizmu prawnego. I to raczej powinien być biegły. Dziękuję uprzejmie. To w tej turze dla mnie wszystko. Pan Opaliński z Warszawy pierwszy. Dziękuję bardzo. Na początek może kilka takich pytań natury czysto technicznej. Jakby świadek zechciał powiedzieć, jak długo pracował w ratuszu, od kiedy do kiedy, jaki to był czasokres? Jeśli chodzi o administrację warszawską, rozpocząłem pracę w 1999 roku. Najpierw to było starostwo powiatu warszawskiego. Po 3 latach zostałem zatrudniony w ratuszu, bo to dopiero była Warszawa. Zakończyłem pracę w roku 2016, zeszłym, na mocy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Ja rozwiązałem tą umowę o pracę. Rozumiem, dziękuję. A w jakim czasokresie pozostawał świadek dyrektorem BGN-u? Pełnym dyrektorem, czyli takim bez PO z przodu, to było od chyba stycznia 2012. Do zakończenia swojej aktywności zawodowej. Tak, do rozwiązania przeze mnie umowy o pracę. Jeżeli chodzi o decyzje reprywatyzacyjne, które były wydawane przez państwa, to formalnie pod decyzją widniał podpis pracownika Biura Gospodarowania Nieruchomościami i moje pytanie jest następujące. Czy świadek miał pełnomocnictwo do wydawania takich decyzji, pełnomocnictwo od prezydenta miasta udzielone? Nie, jak się do państwa zwracać, a panie ministrze, bo to wszyscy ten... Proszę jeśli pana, można, nie, nigdy nie miałem, to nie jest do decyzji administracyjnych pełnomocnictwo, bo ja pełnomocnictw miałem bardzo wiele. Ale pełnomocnictwa są do czynności określonych, w szczególności cywilnoprawnych, na przykład zawierania aktów. Do wydawania decyzji administracyjnych upoważnienia nie miałem. A kto w takim razie miał takie upoważnienie w jednostce, którą pan kierował? No, między innymi moi zastępcy. Jak rozumiem, wydawanie decyzji reprywatyzacyjnych, podpisywanie się pod taką decyzją, to jest takie zwieńczenie pewnego długotrwałego procesu, bardzo istotnego. Czemu więc to nie dyrektor dysponował takim pełnomocnictwem, tylko zastępcy dyrektora? Czyli innymi słowy, czemu w pana rękach nie było skupione postawienie tej kropki nad i nad tym długotrwałym, bardzo istotnym z perspektywy miasta procesem? Każde postępowanie administracyjne kończy się decyzją, więc jakby ja sobie zdaję sprawę, że te były akurat o tyle trudne, że dotyczyły majątku wielkiej wartości, ale tak naprawdę nie różni się to niczym od decyzji o wydaniu prawa jazdy. W związku z tym jakby nie ma żadnego wymogu, czy prawnego, czy funkcjonalnego, że musi to robić dyrektor. To jest jakby oczywiste, tak? Ani dyrektor, ani prezydent tego robić nie musi. W odniesieniu do mojej konkretnej osoby, to powiem w ten sposób. Ja nie mogę. Nie mogłem. Od samego początku wprowadzenia przepisów, które wymagały, czyli od 2003 roku, które wiązały się z działalnością gospodarczą, nie mogłem dostać takiego upoważnienia. Dlaczego nie mogłem? Dlatego, że jeszcze 2 lata przed moim zatrudnieniem w urzędzie, nie mówię o w ogóle nieruchomościach, tylko w ogóle w urzędzie, wtedy starostwie powiatu, prowadziłem działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami uniemożliwia, czyli to nie ma możliwości, żeby osoba, która prowadzi działalność, wydawała decyzje administracyjne. Oczywiście pewnie pańskie pytanie, krok za tym pójdzie takie, dlaczego pan nie składa oświadczeń majątkowych? To właśnie jest następna koniunkcja. Jeżeli ktoś wydaje decyzje administracyjne, ma obowiązek składać oświadczenia majątkowe. Ja nie mogłem wydawać decyzji, więc nie miałem pełnomocnictw upoważnienia i dlatego też nie składałem oświadczeń majątkowych. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie mieniem, bo chciałem to bardzo podkreślić, miałem pełnomocnictwa prezydenta, na przykład zawierałem akty notarialne o bardzo wielomilionowej
wartości, na przykład sprzedaż udziału w złotych tarasach czy nieruchomości z tym związane. To były naprawdę grube miliony i wcale nie trzeba być osobą upoważnioną do wydawania decyzji administracyjnej, żeby ponosić dużą odpowiedzialność i przyjąć na siebie takie pełnomocnictwo. Czy ma pan wiedzę na temat kuratorów spadków, którzy w tej sprawie występowali? Nie. Bo zdaje się, że pan wcześniej wspomniał, odniósł się pan do wątku kuratorów spadku, ale go w żaden sposób pan nie rozwinął. Czyli nie ma pan wiedzy, czy byli powołani kuratorzy spadku, czy ich w ogóle nie było? Mam wiedzę medialną i ja nie chciałbym się do tego odnosić. Słyszałem, jest mowa o tym, że byli kuratorzy spadku. Ogólnie na pewno pan minister wie, że w artykule, o którym wspominałem tutaj, jakby ja się odwołałem do kuratorów. Nie mówiłem tam o kuratorach spadku, mówiłem tam o kuratorach osób nieznanych z miejsca pobytu z prostej przyczyny. Jeżeli byśmy mówili powszechnie o kuratorach spadku, to nie jest zrozumiała tak do końca rzecz. W przeciwieństwie do kuratorów osób nieznanych z miejsca pobytu, bo tam ludzie mają 150, 160, 170 lat. Więc ja ogólnie jakby wiem o tym, natomiast w tej konkretnej sprawie, jeśli pan pyta, nie znam tych kuratorów i nie znam szczegółów sprawy. Dziękuję. A może takie pytanie, jak często pan Marcinkowski był gościem w ratuszu, jak często się pojawiał w związku ze sprawą ulicy Twardej? Czarna sprawa. Jak innych osób zainteresowanych, większa, mniejsza? Przede wszystkim pan Marcinkowski nie miał tylko sprawy ulicy Twardej. Pan Marcinkowski miał jeszcze jedną bardzo ważną dla miasta rzecz. Otóż miał roszczenia do boiska liceum na Foxhall, tam. I oprócz tego miał również nieruchomość przy Królewskiej, bardzo problematyczną nieruchomość, na której budował budynek na trasie WZ, również część nieruchomości pod Wysokościowiec przy Pałacu Kultury. W związku z tym jakby z racji tego, że dwie przynajmniej spośród tych spraw były bardzo ważne dla miasta, tych, no i w ogóle, że ich było ich dużo... Spowiadać. Nie wiem, czy więcej niż inni, dlatego że jakby on przychodził do mnie, bo ja kierowałem zespołem, który negocjował te sprawy. Proszę się spowiadać. Inni ludzie częściej do innych pracowników? Nie wiem, dlatego że to był dostęp otwarty, czego żałuję cały czas. A gdzie się odbywały te spotkania panów, właśnie pana i pana Marcinkowskiego? W urzędzie, w specjalnej salce, no, w taką niby konferencyjnej. To była salka do właśnie przyjmowania gości i do negocjacji. Dobrze, dziękuję bardzo. Wobec chwilowej nieobecności przewodniczącego upoważnił mnie, żebym przekazał głos panu ministrowi Mosińskiemu. Proszę świadka, świadek złożył wypowiedzenie o pracę pracodawcy i w niedługim czasie po tym został decyzją pracodawcy zwolniony. Podobny scenariusz odnotowałem podczas przesłuchania świadka pana Krzysztofa Śledziewskiego. Jak pan ocenia działania pracodawcy w tym zakresie? Czy to jest, nie wiem, zemsta? Czy tam jakiś inny podtekst negatywny ze strony pracodawcy w pana ocenie? Czy jedno sprostowanie. Ja rozwiązałem bez wypowiedzenia, tak? To jest troszeczkę inna. Rozumiem, ale pracodawca jakby nie przyjął tego, tylko zwolnił pana. Czy Wysoka Komisja, ja jakby mam z tym problem, to toczy się postępowanie, w zasadzie trzy postępowania sądowe, moje przeciwko pracodawcy i ja mam problem teraz się wypowiedzieć. Bardzo przepraszam, żeby po prostu nie stracić może jakiejś szansy przed sądem, bo no moja ocena w tej chwili jest jednoznaczna tego postępowania. Uważam, że jest niezasadne, absolutnie. Nie ma żadnych podstaw prawnych działanie pracodawcy, ale nie chciałbym tego wątku rozwijać, przepraszam. Rozumiem, dziękuję bardzo. No tak, bo sąd mu tam negatywnie coś załatwił. A pani sprzątaczka też, przecież na Saskiej 42. Pana odbioru, pani prezydent. Albo była zwolniona, to się objawi, która widziała, że oni, spółdzielnia Sław, chciała wejść do mieszkania Doroty, składała i bolce, utrudniała, kombinowała. Z nieruchomościami oświatowymi, jeśli uogólniamy w ten sposób,
Tu nie można przysnąć, bo to diabeł działa. O, 2013 rok, czy Wydział Dekretowy przygotował pełne zestawienie nieruchomości oświatowej. Cholera, ludzie nie mogą przestać kombinować. Przecież wiadomo, że się wyda po jakimś czasie. Ale oni nie wiedzieli, że to linia mysia teraz dojdzie do władzy. Nie mieli pojęcia, że to linia mysia dojdzie do władzy. To była tabelka w Excelu, taka robota. Pani prezydent. Ustaliliśmy, że to są te nieruchomości, które po pierwsze trzeba poinformować. Taka robota, imieniny kot. Była specjalna komisja, która się nad tym pochyliła. I po drugie rozesłać do burmistrzów, żeby wszyscy o tym wiedzieli. W zakresie tym wiedza pani prezydent była taka, że one na różnym etapie, zresztą moja też, no bo ja w aktach jakby nie krzepałem tych spraw, że na różnym etapie jest specjalna możliwość, że niestety stracimy te placówki. W związku z tym po pierwsze trzeba patrzeć, czy można w te placówki inwestować, bo to są pewne czynności związane w ogóle z roszczeniami. No jeśli są roszczenia, to się tego nie powinno robić. Po drugie, ewentualnie zastanawiać się nad wygaszeniem pewnych placówek no w takiej właśnie sytuacji, bo procedura wygaszania placówki oświatowej jest dość długotrwała. Wymaga pewnych zgód, nie tylko zgody rady, ale tam jeszcze uzgodnień. Jeśli chodzi o wydawanie poleceń, nie było takiej sytuacji, również w innych sprawach. Pani prezydent za moim pośrednictwem, no bo byłoby to polecenie do wydziału, nie wydawała takich poleceń, czy to w zakresie na przykład zobowiązania mnie do wydania jakiejś decyzji, czy jej zmiany. Rozumiem. Czy według pana wiedzy zna pan przypadki przenoszenia lub likwidacji szkół przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnych, pomijając kontekst gimnazjum przy ulicy Twardej na terenie miasta stocznego Warszawy? Wydaje mi się, że nie było innego. Ta Twarda była chyba jedyną. Jedyną, tak. Dziękuję bardzo. Dokładnie 6 minut pozostało do godziny 12 do południa. Już za kilka w Polskim Radiu 24 wiadomości. Także proszę państwa, same ciekawostki tutaj, gdy nadaje nasze radio, że w ogóle TOK FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. No i ciąg dalszy wyjaśnień byłego szefa Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcina Bajko. To po godzinie 12, a teraz pora na reklamę autopromocji. Reklama. Karol, jadę na wakacje, podlejesz mi kwiatki. Przestań, bariatko, Biblię czytaj.